Jesteśmy świadkami transformacji energetycznej. Na własne oczy obserwujemy rozwój nowych technologii związanych z magazynowaniem, ale przede wszystkim z pozyskiwaniem energii z tak zwanych odnawialnych źródeł. Arslev od ponad 20 lat w Polsce uczestniczy w procesie rozbudowy infrastruktury coraz liczniejszych farm wiatrowych. Jesteśmy dumni, że zdecydowana większość tych obiektów posadowiona jest na fundamentach wykonanych przez nasz doświadczony zespół. Znajdujemy się teraz na budowie farmy wiatrowej w Kleczewie w województwie wielkopolskim. Z uwagi na trudne warunki geologiczne panujące na tym obszarze, wybrano technologię pali prefabrykowanych wbijanych jako pośrednie posadowienie fundamentów turbin wiatrowych. Zadanie instalacji pali zostało powierzone firmie Arslev. Każda z turbin zostanie wzniesiona na fundamencie spoczywającym na ponad 50 palach o długości oscylującej wokół 20 metrów. Na dwóch z czterech stanowisk prace palowe zostały już zakończone wraz z rozkuciem głowic pali prefabrykowanych, umożliwiając tym samym kontynuację prac fundamentowych. Tak właśnie wygląda gotowe wzmocnienie pod fundament elektrowni wiatrowej. Jeszcze tydzień temu miejsce miała tutaj instalacja pali. W dniu dzisiejszym prace fundamentowe mogą zostać kontynuowane. Brak czasu oczekiwania na wiązanie betonu w palach oraz możliwość sprawnego rozkucia głowic to niewątpliwe zalety tej metody. To ciekawa kontynuacja historii tego regionu Polski, jako miejsca pozyskiwania różnych nośników energii. W przeszłości na tym obszarze wydobywano węgiel brunatny. Po zakończeniu eksploatacji wyrobiska oraz rekultywacji tego terenu posłużył on ulokowaniu paneli fotowoltaicznych, a w niedalekiej przyszłości do wytwarzania energii zostanie wykorzystany także wiatr. Z nadzieją i optymizmem spoglądamy w przyszłość. Jesteśmy przecież częścią tej niesamowitej transformacji. Dołącz do nas i zmieniaj świat na lepsze, zaczynając od fundamentów.